Siema, Team Bez Champions, odcinek kolejny, łapkę zostaw oczywiście i wbij na kanał poza ich. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę sobie pokażę wam, co się zmieniło, bo troszeczkę grałem, nocka była zawalona i słuchajcie, jesteśmy troszeczkę w topce, bo ja typkać obok spęd, to na pewno gdzieś tej, o, 36, 3 Destroy, czy jestem gdzieś w topce 3 Destroy, co sprawdzimy, wszystkie topki, słuchajcie, to się zmieniło, 3444 drzewa, to jest i tak nic w porównaniu tego Francuza, który jest tutaj jakimś kozakiem walonym. Timeplate, no to tutaj raczej w topce mnie nie ma, można sam dole gdzieś? Nie ma nawet, nie ma, słuchajcie. Mimo, że grałem całą noc, to i tak nic nie dało. Kryształy, jestem 10, więc jest całkiem nieźle, mamy 6,4 miliarda. Czy można w tradach dawać? Nawet nie wiem, jeżeli chcecie jakieś tutaj gemy na początku upgrade, to mówcie, tam troszeczkę rzucę. Otworzonych jajek też troszkę otworzyłem, ale nawet w topce nie jestem, tak jak widzicie. Ale pety jakieś dobre mamy i dzisiaj sobie właśnie będziemy otwierać pety. Troszeczkę sobie sprogresujemy. Total coins, jesteśmy 13 na świecie, 13? Tutaj patrzcie, ile tu jest kozaków, 336 SP. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłeś. Nie mam pojęcia, bo mam dobre pety, miałem boosty, miałem wszystko. Nie wiem, czemu Atlantis mam zablokowane, coś się zbugowało. Słuchajcie, dzisiaj standardowo musimy sobie troszeczkę potryhardować. Chciałbym rozwalić bossa. Chciałbym rozwalić bossa na dżungli, bo jeszcze go nie rozwaliłem. W ostatnim odcinku, pamiętacie, go nie rozwaliłem. Chcę zobaczyć, ile mu bije. Po 6. To trochę to zejdzie, trochę to długo zejdzie, kurde. Ale chciałbym go rozwalić, chciałbym zobaczyć, co się dostaje. Mam 32... 0,79 SP, jeżeli chodzi o coiny, czyli septylionów i 6,44 miliarda diamentów i chcę zobaczyć, co się stanie, jak rozwalę tego bossa. Mam wszystkie upgrade'y zrobione oczywiście, wszystkie ały kupione, najlepsze, wszystko już mamy praktycznie najlepsze, oprócz petów, słuchajcie, musimy te pety wymienić, mimo że są dobre, mamy nawet Toxic Hydre, Magic Hydre. To chciałbym zrobić sobie lepsze te pety oczywiście, lepsze, bo mamy tutaj, zobaczcie, Magic Booka, Magic Hydre na Toxic, mamy jedną Gold Magic Hydre. Dzisiaj sobie pootwieramy, z 20 minutek serdecznie sobie strzelimy i zobaczymy, ile nam tej rzeczy poleci. Czekaj, co tu jest na czacie? Ktoś złapał sekreta! O ja, Arek Świr! Arek Świr, zgłoś się do mnie, jeżeli chcesz jakiegoś tradzika. Ja nie mogę, typu secreta złapał. 0,00006% szansy, także no, słuchaj, chyba jest pierwszy. Jest szansa, że jest pierwszy ten typo, który ma tego secreta. Słuchajcie, rozwalmy sobie bossa, zobaczmy, co bossy dają. Bo jestem ciekawy, czy dają jakieś boosty, a może coś innego, nie wiem, ale chętnie bym sobie zobaczył, słuchajcie. Lecimy full tech, ale czekamy na nowy świat. Jak będzie nowy świat, to oczywiście lecimy dalej po topkę, no bo tutaj już jakby... Tą topkę mamy, słuchajcie, topkę mamy, aktualnie musimy tylko zdobyć nowe pety, myślę nad jakimś całonocnym openingiem, bo tyle coinów mamy i to na spokojnie, mamy tyle coinów, że możemy otwierać z milion jajek na spokojnie. Także słuchajcie, jeżeli będzie trzeba, to trzeba będzie zapodać jakiś potężny opening, trzeba będzie wydać trochę robuxów na boosty, bo niestety te boosty troszkę kosztują, także sobie wydamy. I zobaczmy, co dostajemy z bossa, bo jestem ciekawy, za solo ubicie bossa, czy dostaję diamenty, może dostanę jakieś boosty. Zobaczmy sobie tutaj, ile mam boostów, weź co. Mamy jednego tylko na damage boosta, dobra, jeden na damage boost. Diamenciki mamy tyle, tego mamy tyle, zobaczymy, co dostajemy, bo jestem ciekawy, czy się wyświetli jakiś komunikat, że coś zrobiłem, czy coś. Bo te bossy, nie wiem, czy coś dają, czy nie dają. Zobaczymy w sumie, bo już 50 HP zostało, także uklepmy do końca bossa i zobaczmy, co my tutaj ciekawego dostaniemy. Także let's go i... Diamenty, to jak mało! Ile tego? Z 1000 diamentów! Panie, nie, nie klepcie bossów. Bez sensu, kurde. Dobra, lećmy teraz po skrzynkach, na desert sobie wbijmy. Odbierzmy sobie skrzynkę, gdzie tutaj jest claim. Myk. Okej, okay, lucky buścik, fajnie, fajnie, przyda się. Atlantis, mamy kolejną skrzynkę, także odbierzmy sobie. Myk i co dostajemy? Lucky buścik, bardzo miło. I jeszcze mamy na Pixel Worldzie skrzynkę i tutaj dostajemy... Dwa z damage buścik, spoko, bardzo się przyda, elegancko, to mi się podoba. Petów nie potrzebujemy, bo razy 10 tysięcy to jest nic, w porównaniu do naszych razy 92 tysiące. Jeszcze mamy enchant jakiś, co jest? What? One mają enchanty, nawet nie wiedziałem, że one mają enchanty, w ogóle tych jest tylko 1000 na świecie. Także możemy sobie dzisiaj troszkę to podreperować i zdobyć ich więcej, słuchajcie. Tego peta jeszcze nie zdobyliśmy, to jest mythical nowy. Także, słuchajcie, przejdźmy do zdobywania tych rzeczy, czyli kupmy sobie ultra lucky na 20 minutek i zróbmy sobie opening, słuchajcie. Trzeba tutaj hardować po te pety, także kupmy ultra lucky boosta. Have a great day, super. Wszystko tutaj złączone, craft all. Co ty się dzieje? Czemu ja mam 100 coś?
Magic Dogi, ja mam tak dużo tych Magic Dogów. O, ciepanie, dobra, to w takim razie usuwamy te Magic Dogi. Slimy też, bo już mamy wszystkie na, widzicie, tutaj zrobione na Toxic, także one nam są niepotrzebne. Resztę zbieramy rzeczy tych, co potrzebujemy, także dobra, te trzy rzeczy usuwamy. Odpalmy sobie buściki i lecimy, słuchajcie, otwierać. Miejmy nadzieję, że odda coś fajnego. No, dobra. Słuchajcie, mamy też Game Pass, że można dropnąć Toxic. I tak dropnąłem tą hydę, słuchajcie, bo ja tej hydy nie zrobiłem. Ja ją po prostu dropnąłem w takim stadium, jakim widzicie, czyli dropnąłem ją po prostu najlepsze, jaką mogłem. Tą hydę. Dropnąłem Toxic hydę, co jest bardzo rzadkie, ale udało się. Fajnie, to mi się podoba, bo to mi mega zbustało grę. Słuchajcie, musimy mieć full takich hyd, żeby to w ogóle oddawało jakkolwiek, także postaram się to zdobyć. Nie wiem jeszcze, jak robić enchanty, bo tutaj widzicie, były te enchanty. Ni cholery nie wiem, jak ich zdobyć więcej. Także zobacz, może nam dropnie tej. Chciałbym Mythicala zdobyć. O, Mythical by się przydał w cholerę. Mythical by się przydał w cholerę. Także słuchajcie, zbieramy na Mythicala teraz szybciorem. Dawaj tego Mythicala, dobra, nie mam Mythicala, cholera, nie mam Mythicala. Zobaczmy, co tutaj jeszcze ciekawego dropniemy. Czy dropniemy w ogóle legendarkę jakąś? Na razie najlepszy standardowo to Magic Book, czyli Epic. Magic Card vs Toxic, no to wiecie, nie potrzebujemy tego. No bo po co nam ten Toxic? Jak potrzebujemy Magic Booki, potrzebujemy hydy. Hydy potrzebujemy w cholerę, bo potrzebujemy ich aż 8 Toxic, żeby mieć full skład legendarek. To będzie bardzo nużące i bardzo ciężkie, ale do zrobienia. Wystarczy dużo otwierać i dużo tutaj hardować. Trybik jest zarąbisty, w ogóle polecam wam bardzo zagrać, bo Roxek odwalił kawał dobrej roboty i z tego co wiem, to update'y będą dosyć często, więc fajnie. O, jest pierwsza hydra! Pierwsza hydra dropnęła, słuchajcie, 0,07% szansy. Mamy pierwszą hydrę, także elegancko, coś już dropnęło. Zobaczymy, ile tych hydr dropnie, mamy pierwszą, także elegancko, ja się bardzo cieszę. Oczywiście lecimy dalej, bo tu trzeba jak najwięcej zdobyć rzeczy, wszystkich wszelakich, także dawaj mi to wszystko. 20 minutek serdecznie sobie strzelimy, zobaczymy co poleci, no chciałbym bardzo, no mówię, hydy najbardziej, ale Mythical, jeszcze Mythical nie zdobyłem żadnego. A chciałbym do indeksika, żeby był Mythical, no halo, no i nie będzie. Mimo, że mamy największego boosta szczęścia w grze, to jest dosyć ciężko, żeby tutaj wszystko zdobyć, ale na, słuchajcie, na buściki to się wszystko przyda. Myślę, że poleci w końcu ten Mythical, skoro mamy buściki. Także no, tylko czekać aż dropnie. No mam nadzieję, że dzisiaj dropnie, bo chciałem go przetestować. Jeżeli się nie uda, to szkoda. Bo by było całkiem miłe, jakby dropnęło. No, już na pewno jednego nie ma otwartych jajek, bo ludzie w ogóle wzięli sobie taką taktykę do serca. Jakby ja to szanuję, że poszli na jakąś środkową mapę i otwierali pierwsze jajka w grze, żeby tylko farmić w nieskończoność otwieranie jajek. Jakby tak można, co nie? I jesteś w topce, bo zacząłeś pierwsze otwierać. Ale czy ja bym tak chciał? No nie. Magic Hydra Toxic! O, ja dupia. Dobra, to mamy już dwie Toxic Magic Hydy. Mhm. Całkiem elegancko bym powiedział. Całkiem elegancko, całkiem mi się to podoba. Kolejna Magic Hydra, co jest? Oj, dzisiaj drop oddaję, a słuchajcie, mamy jeszcze Toxic Magic HD. Ja pierdzielę, ale oddało. Dobra, to już jest, to ja już jestem zadowolony, słuchajcie, to już mi się podoba. To już jest drop, którego, lepszego dropu nie mogłem dostać, słuchajcie, z legendarki. Lepszej legendarki nie mogłem dostać, bo jak wiecie, maksymalna ranga waszego peta to jest Toxic. Czyli po goldzie, czyli taki Rainbow Pet, można powiedzieć, taki Rainbow Pet. Także mamy już Rainbow Magic Hydra, czyli legendarkę. Także elegancko, to mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Tylko przydałoby się jeszcze trafić tego Mythicala, chociaż zwykłego, bo jestem ciekawy jego stat. Strasznie jestem ciekawy stat Mythicala. A Mythical nam, jak widzicie, nie chce zbytnio polecieć. Pewnie trzeba go bardzo, bardzo długo dropić. Jestem ciekawy aż, ile nam zajmie dropnięcie Mythicala, bo wczoraj otwierałem troszeczkę. O, kolejna Magic Hydra, bardzo fajnie. Już mamy 4, tak? Czwarta Magic Hydra, słuchajcie, poleciała. Let's go, to mi się podoba. A to on trafił co? Secret Mysterious King. To nie wiem skąd to leci. Nie wiem skąd leci taki Secret Mysterious King. Nie mam pojęcia z jakiego jajka, czy z tego, czy z innego, czy ze wszystkich może dropi jeden Secret, nie mam pojęcia, ale coś czuję, że tutaj było bardzo dużo otwieranych jajek, żeby to dropnąć. Bardzo dużo i wszystkie boosty w grze kupione. To dropnął kto?
Zobaczymy sobie później jego tego. A jak świe, a jak świe. O, Magic Hyda złota! Magic Hyda złota, let's go! Kolejny dobry pet do naszej kolekcji, także elegancko. Mówię, lecimy for full Magic Hyd w wersji Toxic, żeby mieć jak najlepsze. I mamy Magic Hyda Toxic kolejną! Co jest? O kurde, ale oddało. Ale oddało. Ale oddaje. Co jest z tym openingiem? To jest najlepszy opening świata chyba. W każdym trybie w Roblox nie miałem takiego farta. Co jest? Nie no, tutaj totalnie, totalnie oddaje. Totalnie. O, dzisiaj dwie nowe hydy. No, to będzie ekspione. Czyli na 30 level 2 XP, bo 30 jest maksymalny. Więc będziemy sobie expić i wszystko maksować, żeby to miało jak największy boost. Magic Book? Toxic. Dobra, eleganckie są te dropy. Ej, szczerze, mega dobrze mi dropi, słuchajcie. Mega dobrze mi dropi. Jak widzicie, coiny mi w ogóle nie spadają. Mamy za dużo kasy. Aż za dużo, można by powiedzieć. Także, no wiecie, no jest mega łatwo, jeżeli chodzi o kaskę. Już kasko się nie musimy przejmować. Gemami także. Nawet jeżeli coś wyjdzie za gemy, to nas stać. Mamy 6,5 miliarda gemów. Także bardzo, bardzo dużo. Musimy ich jak najwięcej wyfarmić, bo coś się, że zaraz będzie jakaś farmiarka, można powiedzieć. Farmiarka, co ja gadam. Zaraz będzie tutaj znerfione te gemy, bo coś czuję, że ich za dużo trochę tropi. Więc trzeba ich jak najwięcej farmić. Radzę wam też ich farmić dużo, bo mówię, mogą być znerfione niedługo. A tego byśmy nie chcieli, oczywiście. Także trzeba będzie troszeczkę zapierdzielać z tym. Okej, Magic Book, spoko. Myk, Magic Card, dobra. Zobaczymy, czy uda się w ogóle dropnąć tego. Czy uda się w ogóle dropnąć Myfikala. Na pewno po nocce by się udało. I taki opening też planuję, żeby zrobić. Na pewno będzie w cholerę boostów potrzebnych. I to bardzo, bardzo dużo, bo 3 boosty to jest godzina. Więc potrzebujemy minimum z 5 godzin, więc to jest naprawdę dużo. 15 buścików, to będzie bardzo dużo. Aż mnie zakrztusiło na chwilę. Ale to nieważne, słuchajcie, bo lecimy dalej. Dropimy dalej, mamy 2 toksiki, 1 golda. I ktoś złapał kolejnego sekreta, co jest? Ha? Kubolek, kolejny Polak. Kubolek Manchester United. Co jest? 2 sekrety. Aha, dobra, to już nie jest jedyny sekret w takim razie. Ja pierdzielę, co jest? W ciągu parunastu minut 2 osoby dopnęły sekreta. Co jest? Co to za fart? To jest jakiś dobry dzień na sekret, słuchajcie, to może ja i drobnę. Możliwe, że zaraz drobnę sekreta. Chociaż mi się to nie zdarza zbyt często. No, troszeczkę rzadko mi się to zdarza. Myślę, że jakbym na nockę zostawił, to byłaby duża szansa z tymi boostami. Jakbym wszystkie boosty miał odpalone, byłaby szansa, słuchajcie, dostać tego właśnie Myfikala, bo to Myfikal to nie jest taki rzadki jak Secret, słuchajcie. Myfikal nie jest taki rzadki. Jaka jest szansa? Czekajcie. 0,00002%. Aha! Aha! To niezła szansa. Wszystko jest powalone, wszystko jest niemożliwe do trafienia. Ja nie wiem, jak ludzie mają takie oferty. Jakie to musi być uczucie trafić coś takiego? Się zastanawiam. Jakie to musi być uczucie trafić coś takiego? Ja się zastanawiałem zawsze na przykład w Pet Simulator. Jakie to jest uczucie trafić Huge Festive Cata? Jak wtedy były te Huge Festive Caty? No i nigdy mi się nie zdarzyło. Jedyne co to Huge Helioka mi się udało trafić. Także no, XD trochę. Trochę XD, że tak to leci. No ale tutaj sekrety, no to oj, ja coś czuję, że naprawdę ciężko jest je trafić, naprawdę ciężko. Szkoda, że tutaj się stakuje tak jak w LCX-ie, że czym więcej otwierasz, tym masz większe szczęście. To było całkiem w porzo, tak żeby zmusić ludzi do otwierania dużej ilości jajek, a nie tylko tak chwilowo, żeby sobie pootwierać sekundę. No wiecie, no wtedy zostajesz na nockę i masz mega mnożnik dodatkowy i wszystko jest git. A tak to, no co, no aktualnie mi słabo leci. Już teraz, przestało, po tym hypie na Toxic Hydy, już nie ma żadnej hydy, zobaczcie. Ostatnia była Toxic Magic Hydra i już nie leci nic. I tak real nic nie leci, od paru minut nie leci nic. Nie wiem czemu, może szykuje się na Secreta, chociaż wątpię. Na razie lecą same Magic Dogi, mimo że mamy wszystkie boosty odpalone, to jest średnio bardzo. No, jest średnio bardzo. Dobra, Magic Booki są spoko. One spoko jak lecą, zwłaszcza w wersji Toxic, to one się przydają potem do ekwipunku zawsze w porzo. Tylko szkoda, że nie mamy jeszcze Myfikala, nie mówiąc o Secrecie w ogóle. Myfikal mi nie poleciał żaden. Chcę tego Myfikala, żeby wiecie, mieć już cały indeks z tych jajek zrobiony. Taki, masz już wszystko, ciesz się i elo. Ja bym się cieszył i elo. Tylko najpierw potrzebujemy zdobyć tego Myfikala
jako pierwszego, żeby zdobyć wszystko. Czy także poproszę. Nie ma. Ni cholery go nie zdobędziemy. Co jest? No halo, go! Nie troluj mnie, tylko daj mi tego myfikala dla testu. Daj mnie tego myfikala dla testu, proszę cię, bo ja chcę już mieć zrobiony indeks pierwszy. Ni cholery go nie dostajemy, coś czuję. Ni cholery. Ni cholery go nie dostajemy. O, ja nie mogę. No, to jest niestety, wiecie, chwilowe szczęście i gaś jeszcze i aż dojagam. I tak, kurde, musimy mu to zabrać wszystko. No, to jest standardzik. Standardzik mojego grania w symulatory. No już nie leci nic, zobaczcie. Mamy boost odporny, jak widzicie, w dolnym rogu. I dalej nie leci nic. Nic! No co jest? Czemu mi lecą najgorsze rzeczy, jak mamy odporne wszystkie boosty i wszystkie game passy? No już dropnij cokolwiek, mordo. Aha, Magic Dog. Aha, niezłe. Niezłe dropy. Niezłe po prostu dropy. Dowalone w kosmos, bym powiedział. Bardzo się cieszę z takich dropów. W ogóle mnie one nie smucą i w ogóle nie są sad, totalnie. Także bardzo się cieszymy wszyscy, że takie kupsko leci. Super jest. Mega zajawa, słuchajcie. No nie wiem, co mam zrobić. Cały czas leci okropieństwo samo. Także... XD. Aha. No i Magic Cut. No i tyle. Oh. Czekamy. Czekamy, cały czas czekamy, aż poleci Myfikal. Bardzo mi się cieszył, no ale chyba się nie ucieszę w tym odcinku już. Chociaż Magic Hydra do Płatoxi, to wiecie, to nie ma co marudzić, tak szczerze, bo jest tak, i tak jest git drop. Wolałbym Myfikala dla testu, żeby mieć dla testu pierwszego Myfikala, no ale ten Myfikal, kurde, nie chce lecieć. A co najlepsze, już wcześniej otwierałem i byłem przekonany, że on poleci. Wcześniej otwierałem, żeby, wiecie, mieć na farmienie całą noc. Otwierałem pety i nie poleciał. I teraz jest kolejny opening, kolejne full boosty i dalej nie leci. Dalej to nie leci, czujcie? To jest powalone. Mega, mega ciężko to dropnąć, szczerze. Mega ciężko to dropnąć. To jest niemożliwe, żeby to dropnąć. Przysięgam. No co jest? No dropnij. No choleo ty. No nie ma opcji takiej w ogóle. Nie ma takiej opcji, że to dropnie. No co jest? Czemu to jest takie... powalone, że tak rzadko dropią te pety, że 40 minut na boostach otwieram, bo łącznie, bo jeszcze mieliśmy jeden opening, jakby mówię, poza odcinkiem zrobiłem, żeby mieć te pety jakiekolwiek. O, Magic Book Toxic, to spoko. No i 40 minut i żadnego Myfikala. Ciekawe, ile jest tych Myfikali w takim razie. Ciekawe, czy ktoś ma już Toxic Myfikala. Toxic Myfikal, albo Toxic Secret. Bo chyba jest szansa na Toxic Secret. Tak, jest. O ja pierdzielę, imagine jaka to musi być mała szansa, że akurat jak dropnie ci Secret, to jeszcze wleci nie na Gold, tylko na Toxic z Game Passem. O ja pierdzielę, panie. Magic Hydra kolejna, jej, ale się cieszę, wow. Mega, kolejna Magic Hydra. Już mamy dwie Toxic dzisiaj dropnięte, no ja już jestem zadowolony z tych Hydry. Dajcie, kurde, patrzcie, tutaj dropnął Secret Mysterious King, a ja nie mogę go dropnąć. No już dajcie mi też takiego dropa. No daj takiego dropa. No daj mi też. No kurde, ja też gram w ten typ. No proszę, czemu moje szczęście nie istnieje? Czemu ja muszę wydawać milion robuxów, żeby mieć jakieś szczęście, a ludzie bez game passów zdobywają stickety? O co chodzi? Mnie to na przykład rozwala, że jak było w pecie. W pecie było tak, że pierwszego huge pumpkina dropnął typo, który nawet game passów nie miał. Miał 4 pety założone. Także no, wiecie, był giganubem, a go dropnął, bo to nie zależy od tego, to zależy od twojego szczęścia i to jest największy problem tej gry. Zależy to od twojego szczęścia. Gdyby nie zależało to od szczęścia, to było o wiele łatwiej. O wiele było łatwiej to wszystko zdobyć, gdyby to zależało od tego, ile obuksów wydasz, ale kompletnie to nie zależy. To jedynie troszeczkę zwiększa szanse, bo razy 10 w przypadku 0,00002% to nie jest dużo, jak coś. Znaczy lepsze niż nic, ale no wiecie, no i tak jest przypał, żeby to zrobić. I tak masz szansę jedną na miliard, że dropniesz. Nie wiem, ile bym musiał jajek otworzyć ja, żeby dostać tego Myfikala chociaż, który ma 0, ile? Tam jest? 0,1, czyli mamy 1% tak naprawdę. Halo, mamy przecież razy 10 w nożnik. To gdzie jest ten 1% zasrany? Czy to tak nie działa? Chyba tak nie działa mnożenie. Nie wiem, ja nie umiem. Ale wiecie, o co chodzi, no jakby, no i tak jest ta szansa ogromna w porównaniu do innych. Czekajcie, bo tutaj mam ile? 0,95, a to jest 0, aha, dobra,
Dobra, czyli mamy tu już pokazaną naszą szansę. Nasza szansa to jest 0,1%, czyli jak taka kostka w CS-ie, można powiedzieć. No to już wystarczająco chyba dużo otworzyłem, żeby chociaż jedną dropnąć, co ja? Czy to tak nie działa? Chyba tak, to tak nie działa chyba. Chyba to tak nie działa, tak mi się zdaje, no. Chyba nie działa. Oj, chyba nie działa, mordo. Ja pierdzielę, ale to jest przypał fest, że mi nie dropi to. Ja to chcę. Kurde. No i? No i nie da, no ja pierdzielę, no. Ile tego trzeba otworzyć? Mordo, ile ja mam tych jajek otworzyć? Da, mamy dwie Toxic Magic Hydy. Ja jestem zadowolony, tak? Usatysfakcjonowany, bo jeszcze złota poleciała i jeszcze złoto będziemy mogli skraftować ze zwykłych. Ale fajnie byłoby przestawić nowego Mythicala, wiecie? Bo jakby chciałbym zdobyć Mythicala w którymś odcinku, w którymś życiu chciałbym zdobyć Mythicala. Oj, Magic Hydra, spoko. A Mythicala nie ma. Nie wiem, czy on istnieje. Nie wiem, czy ten Mythical istnieje. Chyba coś Oksek zepsułeś. Bo Mythical chyba w tej grze nie istnieje. Przysięgam, no nie istnieje. No Magic Hydra kolejna, super. A gdzie jest Mythical? Gdzie jest ten Mythical? Ile trzeba mieć boostów odpalonych? Przez ile czasu? Przecież ja mam wszystkie game passy. Halo, Roxek, zepsułeś chyba. Nie, to jest żarcik jakiś. Nie, no nie mówcie. No co jest grane? Ile kosztuje te jajo z Robuxy? Kupiłbym takie jajo z Robuxy może. Może ono się opłaci? Może tak, może nie. Kto to wie? No zobaczmy. Magic Book. To niezły Magic Book. No zapodaj coś, no proszę cię. No i Magic Dog. Ja pierdzielę, no. Ja. Pum. Nie ma nic. 3 minuty boostów zostały, a my nie mamy nic. Co chcieliśmy? No dobra, chcieliśmy hydy, mamy hydy, ale jeden Mythical dla testu, żeby zobaczyć staty. Już tak cię boli, gro, że młody chłopak chce mieć Mythicala. Już nie mówię o Secrecie. Secreta mam w nosie i tak go nie trafię nigdy, jak Arek Świr albo Kubolek. Nigdy nie trafię takich rzeczy. Ale przynajmniej mógłbym Mythicala dostać, bardzo mi się cieszył. Ale mnie to denerwuje. Strasznie mnie to denerwuje. I mnie to dziwi, że to tak działa. Zapodaj mi, proszę, 3 minuty, błagam. Zapodaj jednego Mythicala dla testu, proszę cię go. Ja pierdzielę, ale to jest pech. Jakim cudem to się dzieje w ogóle? Jakim cudem to się dzieje? Jak to jest możliwe? No i bum. No i nie ma nic, słuchajcie, nie ma nic. To jest unlucky totalne. Bup, nie ma. Ja nie wiem, co mam myśleć, tak szczerze. Nie mam pojęcia, co mam myśleć. Proszę? Teraz? Może nie może. No 2 minuty boostów, słuchajcie, no to jest końcóweczka. Tyle, ile dropnęliśmy, to widzicie. Pech straszny. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ja chcę zobaczyć, ile Arek, Świr i Kubolek otworzyli jajek. Jak nie ma nawet w topce, to zaraz coś rozwalę. Ja ich rozwalę, jak ich nie ma w topce. Naprawdę, ja nie wytrzymam. Jak ich nie ma w topce, to ja nie wytrzymam. No to jest niemożliwe. No dawaj już. No już daj tego Mythicala. Jak Kubolka i Arka Świrka nie ma kurde w topce, to ja nie wytrzymam. Przysięgam. Magic Hydra kolejna, no żeż kurde. Bycie, choleo. Ajajaj, Magic Cut. Czekajcie, Magic Cut, najsłabszy pet w grze. Znaczy z tego jajka akurat. No i Magic Hydra, no i miło. Tylko że byłoby bardziej miło, gdyby poleciał ten Mythical wolony dla testu, no. Proszę? Nie ma opcji. Nie ma opcji, jest końcóweczka, słuchajcie, ostatnia minuta buścików. Zobaczcie, w ogóle kasy nie wydaliśmy ani trochę z tych jajek. A co najlepsze jajka w grze najdroższe. Więc zobaczymy, czy ta kasa w ogóle kiedykolwiek tam się spadnie. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że dadzą jakiś update, gdzie będziemy mogli tą kasę wywalić i będziemy mogli oczywiście jeszcze więcej zarobić, ale aktualnie zapowiada się na to, że no kurde, jest słabo.
No kurde, nie dropi. Nie dropi, no musimy... Słuchajcie, teraz będzie walka o tego Mythicala, o Secreta również. Także na pewno dostaniecie jakiś długi opening, gdzie będziemy to otwierać bardzo, bardzo długo. No ja bym chciał, słuchajcie, całą noc pootwierać, żeby tutaj zobaczyć, czy uda się dropnąć cokolwiek fajnego. No mam nadzieję, że się uda. Mam szczerą nadzieję, że się uda. Zobaczymy oczywiście. Na pewno będziemy te Magic Booki już usuwać, bo one mi się już nie przydadzą. Raczej. I ostatnie 15 sekund boostów. 15 kury na sekund boostów. I my nic z tego nie mamy. Nie mamy nic z tego. Nie mamy. Nie mamy. Nie ma. Nie ma. Ostatnie jajo. Dobra. Słuchajcie, mamy to, co mamy. Craft all equip best. I mamy 3 hydy. Z czego jedna ma końce dwójkę. A ta ma kryształy trójkę. Okej. Okej. To są dobre dropy. To są dobre dropy, słuchajcie. To są dobre dropy. Teraz przydałoby się troszeczkę ponawalać. Ile my dostajemy teraz kasy? Ja nawet nie wiem, ile dostajemy kasy. Nie mam w ogóle bóstw odpornych, jak widzicie. Ale i tak dostajemy 1 000 000 gemów na hita. 1 000 000 gemów. Ja pierdzielę, co jest? Aha, to dużo gemów, jak coś, 1 000 000. Czyli 3 000 000 z jednego rozwalenia. To bardzo dużo gemów. Bardzo, bardzo dużo gemów. Także zobaczymy sobie to, oczywiście. Pixel Shop nam nie jest potrzebny, jajka nam nie są potrzebne. Zobaczmy, czy Arek Świr jest w topce otwierania jajek. X Open. Tutaj nie ma Arka Świrka. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj kurde nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Nie, to jest żart. To jest żart. To jest żart. To jest żart. To jest żart, go nawet nie ma w topce jednego ani drugiego i oni trafiają Secreta. Czaisz to? To jest totalnie niezależne od tego, ile otworzyć, tylko od twojego szczęścia. Tylko jest teraz, tutaj jesteśmy my w topce na 10 miejscu. Także bardzo fajnie w ogóle, jesteśmy wyżej niż Amerykaniec jakiś. Także łatwiutko z nim. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka, kalendarzyk, subik. No i co? No i siemadu!